po meczu kibice podziękowali wam za walkę. Do ostatniej minuty staraliście się zmienić wynik niekorzystny. Tak, staraliśmy się. Każdy z zespołów się starał przy wyniku 2-1. Kibice są z nami zawsze na dobre i na złe od początku całego klubu, więc dziękujemy im bardzo za to i wspierają nas, więc to jest normalne. Mimo porażki 1-2, ten wynik mógł być inny. Walczyliście, były sytuacje. Coś jednak nie zagrało. Tak, nie możemy przy wyniku 1-1 tak głupio tracić drugiej bramki. Złapaliśmy wiatr w żagle, staraliśmy się my strzelić na 2-1. Niestety to się nie udało po jednej akcji. Zagłębie to wykorzystało po naszym błędzie. Na przyszłość nie możemy takich błędów robić, bo Ekstraklasa to szybko weryfikuje. Ale powoli oswajacie się z Ekstraklasą, powoli ją czujecie. Jest coraz lepiej. No tak, mamy bardzo młody zespół, każdy musi się w tej Ekstraklasie ograć. Brak nam takiego doświadczenia na tym poziomie, bo w Zagłębie, jak wiemy, 10 lat nie było w Ekstraklasie. Z meczu na mecz myślę, że to doświadczenie będzie coraz lepsze i będziemy punktować. Musimy swoją twarz pokazać w Ekstraklasie, że nie jesteśmy tylko chłopcami do bicia. Przed wami mecz z Pogonią Szczecin. Z pewnością możecie obiecać kibicom walkę i... No walkę i 3 punkty. Tak? Każdy liczy na te 3 punkty. My też w drużynie na pewno by to poprawiło nasze morale, bo 2 mecze na samym początku sezonu przegrywamy i gdzieś gdzieś to zwycięstwo musi być, żeby poprawić morale w zespole. Nie zapytałem cię jeszcze o bramkę. To twój debiutancki gol, debiutanckie trafienie w Ekstraklasie. Tak, cieszę się z tego bardzo, aczkolwiek to nie dało punktu, więc ta radość jest przytłumiona.